Po prostu osoba upośledzona umysłowo, prawdopodobnie ze zmianami organicznymi, co zresztą poprzez wszystkie badania zostało potwierdzone. To jest człowiek takiego bardzo zaniedbanego środowiska. Człowiek, któremu się naprawdę niewiele rzeczy w życiu udało. Wychowywany w domu dziecka, później właściwie opiekowało się nim pomoc społeczna. Człowiek niechciany, odrzucany, niechlubny. Jaki stosunek z taką normalną kobietą pan miał? Z normalną kobietą nie miałem stosunku jeszcze. Stosunku nie miałem. Z żywą kobietą nigdy? Nie. Czy mogła być taka sytuacja, że zabrał jej portfel, podejrzany, tej dziewczynie? Tak, tak. Oprócz tej kurtki jeszcze portfel zabrał? Czy tam torebkę? Torebkę gdzieś to wyrzucił? Torebkę nie wiem, ale portfel to pamiętam, zabrałam. I gdzieś to wyrzucił? Tak. Czy coś sobie przypomina? Tą torebkę, że gdzieś wyrzucił. Czy pamięta coś takiego? Nie pamiętam, naprawdę, to jest dawno. Czyli jeżeli chodzi o torebkę, nic nie pamięta, tak? Tak? Tak. Natomiast jeżeli chodzi o kurtkę, to pamięta, że zabrał. Byłem tak mocno podniecony, że szybko zapomniał, co jej wziąłem. Podejrzany Leszek Pękalski. Podejrzany miał przedstawiony zarzut popełnienia tego zabójstwa, tak? Tak jest. I przyznaje się? Przyznaję się, szczerze. Składał wyjaśnienie już w tej sprawie? Składam. Należało? Zabrałem ją. Czy podejrzany pamięta, co robił z rzeczami? Rzeczy to koło niej miałem rozrzucone tak. Co to znaczy koło niej miałem rozrzucone tak? Czy potrafi coś bliższego na ten temat powiedzieć? Że miałem to zostawione koło niej rzeczy. Dobrze, to dalej niech pokażę. Tak. Badanie seksuologiczne było związane. Podejrzany poznaje ten most? Tak, poznaję ten most doskonale. Przez ten most wielokrotnie przejeżdżałem. Jak pracowałem w Toruniu i przed wcześniej też. A wtedy jak jechał z Placu Rapackiego, jedenastką do Peberolu, w dniu zabójstwa tej dziewczyny, przejeżdżał przez ten most? Tak, ale wtedy jeszcze tramwaje szyły ten most jeszcze. Jeszcze były czynne tramwaje na moście. Czyli wtedy tramwaje tu jeszcze jeździły, tak? Tak, później jak już drugi raz byłem, to w Toruniu to już likwidowali tramwaje. A drugi raz to kiedy to było? Kiedy zaczął pracować, czy jeszcze wcześniej, przed podjęciem pracy był drugi raz? Przed podjęciem, na wycieczce. Czy w tej chwili podejrzany potrafi przypomnieć sobie i wyjaśnić nam, kiedy przyjechał do Torunia, skąd? Przyjechałem ze studiów, jak chodziłem do drugiej klasy szkoły zawodowej specjalnej. Przyjechałem pociągiem od Zasypska, wyjechałem po południu, nie wiem w jakiej godzinie, ale wiem, że to było gdzieś druga albo 15 godzina. Po południu? Tak, pamiętam, że ten szczegół, że o takiej porze wyjeżdżał z Zasypska. Czy to jest to? Tak, to jest to. Przyjrzyj dobrze. Tak, to jest to. Od kosztura, tak. To jest ta rączka od kosztura? Tak. Poznaję. Jest pan pewien tego? Tak, bo to poznaję po spawie. Po czym pan poznaje? Po spawie. Po spawie. Tak. Słychać to było dokładnie? Tak, tak. Po spawie poznaję. Po spawie pan poznaje? Tak. Tak. Po jeszcze po jakich cechach? Idąc tutaj tą drogą dojedziemy dokąd? Jakie obiekty będziemy mieli przed sobą? Most, następny wiadukt. Tak. Nad wiaduktem tory kolejowe. Tak, co dalej? I z lewej strony dworzec główny będziemy teraz... A jaki dworzec? PKS czy PKP? PKP. PKP, tak? Tylko PKP, bo PKS gdzie indziej jest. Aha, jest gdzie indziej, tak? Dobrze. Co będzie z panem dalej? Co będzie? Co będzie?